Witam wszystkich, ja jestem Bezimienny, witam po roku kurwa przerwy na tym jebanym kanale. Oczywiście nie można przeklinać, ale zapraszam, witam was na Hypixelu, na którym będziemy napierdalać w Building Battle. Dobra, teraz bez zmiany głosu, na spokojnie, wchodzimy kurwa idealnie. Kurwa, no świetnie, najlepsze to katapultę. Ja chciałbym bardzo zbudować katapultę. Katapulta będzie idealnym tematem, kurwa, chyba że coś wygra coś innego. Albo World Train Station. Stacja dla pociągów, nie ma problemu. Będziemy wzorować się idealnie na płockiej stacji, którą mam bardzo niedaleko stąd, bo teraz po prostu wiem, że kurwa mam więcej nie mówił, że tego oczywiście nie mogę używać, dlatego zbudujemy tak i tak. Najpierw zacznijmy od jebanego torowiska, na którym będą mogli jeździć pociągi, które muszą po prostu jeździć, tak? No bo pociągi jeżdżą, czuciu, oczywiście, nie? Co tam jeszcze? No po prostu zmieniam się, tak? Zmienę wraca. Napierdalamy teraz na premium w Minecrafcie. Wow, prestige plus. To będzie oczywiście torowisko. Torowisko musi mieć jakieś tutaj przednie barykady, które muszę wypełnić takim czymś. Nie powiem, że już parę razy to grałem, no i nigdy nie trafiła mnie jeszcze temat Train Station, więc Train Station, tak, dobrze mówię, mój angielski jest idealny. Oczywiście, proszę bardzo, jest torowisko, może nie wygląda idealnie, no ale tory to tory, tak. Teraz trzeba zrobić w odpowiednim momencie, myślę, że taki bardziej nowoczesny styl tutaj bariery, który będzie blokował nam przejście, będzie dobrą opcją, żeby jakieś kurwa pierdolone dzieciaki nie wlatywały na... jak to? No to robisko. No oczywiście, bo dzieci to jest 500+, a 500+ to pieniądze, które się każdemu przydadzą. Prawda? Prawda. I dalej. Zatem część tej... Kurwa, ten głos mnie wkurwia. Ale brzmi dobrze. Dlatego to jest mój Train Station, który zaczyna się idealnie na razie. Tutaj można pierdzielnąć jakieś szybki, które będą blokować przejście dalej na torowisko. Oczywiście przydałoby się logicznie, że pociąg tu jest niby wyższy, więc myślę, że albo tym, albo kwarcowym slabem można to bardziej uzupełnić. Myślę, że dźwięk radiowca jest idealnym, żeby teraz skomentować to wszystko, ponieważ kurwa zburzyłem bloczek. No i pięknie, proszę bardzo. Tu będzie jego train, to jest Train Station. Teraz możemy resztę uzupełnić, tutaj jeszcze zrobić linię dodatkową taką z kwarcu, żeby, no, jakoś to wyglądało, tak? Żeby była linia dzieląca. Następnie zmieniamy, mogłem zmierzyć podłogę od początku, zostały mi kurwa niebane 3 minuty, proszę bardzo. Zmieniona podłoga, żeby to wszystko ładnie wyglądało, jak typowym wiejskim wieśniakło. Zbudujemy z drewna, bo, jak wiadomo, wieś jest z drewna, wszystko będzie w drewnie. Niby miał być model, ale chuj, nie będzie. Proszę bardzo, oto piękny Train Station, piękny Train Station, naprawdę będzie cudowny. Train Station to jest najlepsza rzecz na świecie. Dlaczego czemu mówię kurwa po angielsku? Train Station, stacja pociągów, czy dworzec kolejowy, czy jakoś tak, no. Niezależnie jak to się mówi, jak to się wymawia. Każdy ma swoje. Brakuje mi tu kurwa fila. Fil powinien być tutaj dostępny maksymalnie dla każdego, może MVP mają, ale niestety mi nie stać. Ale jak chcecie mnie wspomóc pieniążkiem, to pamiętajcie, że donatować może nawet, gdyby nie ma streamów włączonych. Ha, żart, a nadal nie ma dźwięka. Nie ma co. Oczywiście nie będę wam opowiadał na razie co do mnie, bo widzimy się o 20 na streamie, który będzie bardzo prestiżowy. Myślę, że tym głosem będę napierdalał cały czas na tym streamie. Będę wkurwiał całą rodzinę, ponieważ nie oni będą mogli spać. A i tak już wystarczyło w kurwieni, bo... no bo tak. O, to pięknie, proszę bardzo, Train Station. Teraz przydałoby się parę... Gdzie są brickowe? Tu są brickowe te. Tu jest brickowe to. Potrzebuję jeszcze slabów jakichś takich ciemniejszych. Idealnie. I do tego jakieś bardzo ciemne, może takie. Będzie idealnie. Zróbmy teraz tak. Raz, raz, dwa, trzy. Tutaj pojedynczy, raz, dwa, to samo zróbmy kawałek dalej, raz, dwa, trzy, to jest oczywiście chronienie przeciw temu, żeby deszcz nie napierdalał, czy oczywiście, że deszcz będzie zawsze napierdalał, no ale no cóż, nic na to nie poradzimy, deszcz będzie padał i no i mówi, tak jest stworzona mapa natura, prawda, że deszcz musi napierdalać zawsze, nawet jak, kiedy potrzebuje niczego, nawet tego nie potrzebujecie, jesteście tutaj pięknie. Górek taki, żeby to jakoś wyglądało lepiej. O, jest już wyszło idealnie. Oczywiście tutaj musimy pierdolnąć coś takiego. Tak, żeby to było miejsce. Do poczekalni. Oczywiście mam nadzieję, że liście są dostępne. Kurwa, została mi minuta. Nawet nie. No, trudno. Teraz proszę bardzo, ukowy liście.
mechanik, żeby to, no, dodać temu jakiegoś elegancji, czy czegoś takiego. Myślę, że już nie dam rady z drugiej strony zrobić tego samego, chociaż ja żyję się dobrze, pośpieszę i nie będę pierdolił bardzo z tym swoim jebanym głosem, no może mi się uda. Nie wiadomo, sprawdźmy to wszystko. Mam nadzieję, że chociaż już trochę będę. Kurwa, macie oczywiście nie starczy mi czasu. Jak zwykle nie mam czasu na streamowanie, tak samo nie mam czasu na nic, tak samo nie mam czasu teraz na budowanie tu niczego. A że teraz mam bardzo dużo czasu, że no, odjebałem ostatnio i nie wziąłem pracy, którą będę mi oferowali wszyscy. No, dlatego wolę streamować. Elo. Mam nadzieję, że się uda, chociaż to jedną linkę posadzić. Proszę bardzo, PlayStation. Może trochę puste, no ale PlayStation. Tak miało być, jest. Proszę bardzo, oceniajmy teraz. Przejdźmy do oceniania oczywiście mojego pięknego PlayStation. Jak to cudownie wygląda, zobaczcie te piękne tory. Po prostu tę piękną poczekalnię, na której może sobie usiąść i siedzieć. Ja wam dalej, kurwa, zaraz tu pupę dam, że... O, proszę bardzo. Widać, że wszyscy zwrócą się na... To jest taki bardziej westernowy styl. Oczywiście użyć są co innego. Ale ja dam good. Bo PlayStation się zgadza. Może nie jest do końca zrobiony, ale się zgadza. Tu widać, że jestem... parówstomek? Or coś takiego? No, oczywiście, nie ma problemu. O, zeszlabane podniesione. To nawet damy good, żeby było lepiej. Tutaj jest jeszcze... Pociąg, kurwa? Pociąg z PlayStation to się chyba nie liczy, bo to... ale pociąg, tory, coś się zgadza, nie? Nie ma co, jak będzie wygram, to w ogóle będzie cudownie. No dobra, tory są, przystanek jest, średni, ale PlayStation. No, to już jest ładne, to mi się podoba, może gościu nie może to nie jest zbyt trudne, no ale PlayStation się zgadza. Ładne są linie wyciężone, tutaj nie wiadomo po co to wisi, ale oczywiście czat nadganiał. To jest oczywiście nieskończony PlayStation, to jest trochę może zrobione za dużo z drewna. No ale też to nie ma problemu, nie mogę narzekać, bo sam lepiej nie buduję. Chociaż jak to wygram, to będzie naprawdę wielki sukces. No. Lepiej tego nie komentować. Damy pupę, bo... what the fuck is going on? Co tu się odpierdala właściwie? No, ja tu nie rozumiem tego, właściwie to... Coś tu się nie zgadza. Meteoryt, a PlayStation to się nie zgadza. O, tutaj jest, szanuję. Dam good. Za takie piękne wieśniaki czekające tutaj na odjazd kolejki. No, bardzo piękne, mi się podoba. Oficjalnie, bardzo good. Co tu się wyprawia? Czym jest PlayStation? O, czy to jest jakieś metro, czy co? Kurwa mać, co się tu się stało? Czemu ja tam nie mogę wejść? Dam okej, ale nie znam, jestem upośledzony i nie mogę znaleźć wyjścia. Dlatego dam okej po prostu. O, i to jest good. To mi się podoba. Tu jest jakiś odbiegany, tu brakuje tylko dźwigni. Ale też dam good, ponieważ to wygląda ładnie. Zadowolony jest tatarem dookoła, no i idealnie. Tu znowu parowstomek, który jedzie na niczym, w powietrzu, lewituje, whatever, no ale dam okej. Okej, jest okej, na razie nie ma żadnych rewelacji, no ale przepraszam, które weźmiemy za umieszczę, druga, dziękuję bardzo. PlayStation, akurat to musiało wygrać, bo to wygląda pięknie. Dziękuję bardzo, przejdźmy teraz do drugiej budowli, która będzie bardzo pięknie budowana. Mam nadzieję, że coś buduje się też ekstra, dzięki któremu wygram, bo są tematy, dzięki którym wygrywa naprawdę. Wystarczy, że poczekamy 10 sekund, no i oczywiście będziemy mogli grać od razu dalej. Ja cały czas napierdalam, ponieważ miałem idealny głos do tego, żeby napierdalać. Mam głos na taki idealny fest. Sprawdźmy, co są te metody. Jeżdżenie na rowerze, do McDonald's, ciastko, śniadanko i alkohol. No, alkohol jest spoko, alkohol lubię, więc no, dajmy alkohol. Czy drink, często głównie picie, ale alkohol też może pić, bo może zrobić bardzo dobrze zrobione, kurwa, ciasto wygrało. Super Voltem czy nie? No, nie wygrał Super Voltem, no to dlatego zróbmy teraz tak. Podłoże może drewniane, chociaż nie, podłoże zróbmy teraz, nie zostanie tyle podłoże. Potrzebne jest tak, jakieś tam jasne to ciemniejsze to trochę tego czerwonego, czy to jest czerwone bardziej, czyli bardziej to, żółte jako posypka i może fioletowe jako posypka, tak samo. Chociaż nie może być to z tym, bo się będzie jednak to się niezbyt dobrze komponować, dlatego może biszkopt przełóżmy terakotą ciemniejszą, taką tą ciemniejszą terakotą, co będzie przełożeniem biszkoptu tak idealnie, bo ja nie jestem cukiernikiem oczywiście, ale na ciastach trochę się tam, bo lubię pierdalać. No po prostu tyle. Raz, 4, 5, 6, raz, 4, 5, 6, pyk. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem, bo liczyłem na odpierdol po prostu. Oczywiście tutaj źle wytoczyłem, oczywiście jeden za mało. Wyszło idealnie, idealne ciastko. Proszę bardzo, zróbmy taki pancake urodzinowy. To może powiększmy to. O, jeszcze jeden kawałek. No żeby, no wiadomo, jak ciasto to prestiżowe. Jak prestiż, to Lord Krużwik. A jak Lord Krużwik, to no. Oczywiście tu 7, tutaj raz, tutaj kolejne 7. Tutaj jeszcze raz, tutaj tak i tu kolejne 7. Zróbmy taką przekładańcę na razie. Później polejmy to wszystko, oczywiście przekładanie musi być z jakimś kremem po środku, ale może krem dajmy taki regularny, żeby to wyglądało, że to jest krem, jednak położony, tak?
O, to musi być bliżko w kremie. A jak wiadomo, wielkanoc było niedawno, a ciasto każdy widział. Ten sam tort też każdy widział, no to nie ma problemu. Oczywiście to jest piękne, wszystko zrobione, to ma być piękny tort urodzinowy, który każdy by chciał opierdolić, tak samo jak wy. Jeżeli chcecie, myślicie SMS-a o treści nie lubię ciastek, pod numer ciastka, ciastka, ciastka i to bezimienny upiecze wam ciastko. Proszę bardzo, żaden problem. Jeżeli też oczekujecie odcinków z gotowania, to już nie będzie, bo no fakt, lubię gotować, ale bez przesady. Nie będę gotował do czas dla wszystkich, zostało mi 4 minuty, 3 minuty niecałe. Niedobrze, trzeba się pośpieszyć, dlatego ten przekładanie trzeba zrobić lepszy. Na razie to wchodzi taka Oreo, bardziej mi wyszło, ale Oreo spoko, ciastko Oreo bardzo dobre, polecam, o, chociaż nigdy nie jadłem. Nie chodzi, że ciastek Oreo, ale ciastko jadłem jakieś normalne. No pewno, to te ostatnio dostałem czekoladę Oreo na święta, od wczesnej bodajże. Bo przecież jestem, o, wieczorek, jesteś jeszcze dzieckiem, więc możesz mieć dalej czekoladę. A ja mówię, nie ma problemu, biorę, jak dają, to biorę. A zresztą jestem po prostu jebanym grubasem, który po prostu będzie wpierdala wszystko. W tym momencie wyłącza mi się demotywacja na wszystkich możliwych odcinkach, które mogłem tylko nagrywać. I na stałe będę nie zarabiał żadnych pieniędzy, no ale trudno. Jak tak się wybiera, taki jest zawód youtubera. To jest nic dalnego. Cóż, czuję, że to ciasto jednak będzie bardzo zjebane, więc no trudno. Myślę, że polewa musi trochę ściekać po całym cieście, żeby było to ładnie wyglądało. 2 minuty niecałe zostały do końca. Niedobrze, niedobrze. Jak się nauczę tak komentować, nie mam pojęcia. Może od razu ostatnio mało strasznie gadam, albo ostatnio jestem strasznie kupiony na cały świat. Przychodzę na presję, więc muszę się do kogoś wygadać. Nie no, oczywiście, to jest rank. Zapraszam wszystkich tutaj oczywiście do lajkowania tych filmików, żeby nie było. Żeby nie było, że pierdolę tak bez sensu, a wy tylko po prostu oglądacie. Dlatego polecam wszystkim, żeby zostawić tutaj lajka w górę, czy coś whatever. Albo zapalić piwkę luszki, czy jakoś tak, jak to było w jakimś stand-upie. Nieważne, nieważne. Przejdźmy dalej do tutaj rysowania, czy rysowania, do ozdobienia ciasta. Bo została mi niecała minuta, czy niecała minuta, no grubo ponad mniej minutę. Więc proszę bardzo, tu będzie piękne, bardzo prestiżowe ciastko, które będzie polewą truskawkową. Jeżeli fakt, że lubię truskawki, to nie sprawia mi to żadnego problemu. Proszę bardzo, piękna truskawkowa polewa. Jakbyście chyba powiedzieć, że nie lubicie takiej, to chyba was zapierdolę. Oczywiście każdy uwielbia truskawkowe ciastko. Tutaj zrobię coś takiego, żeby wyglądało to, że jakoś jakaś pierdolona posypka. Oczywiście zniknął mi gdzieś fioletowy ten. Muszę znaleźć fioletowy jest ten, może nie być niebieski. Oczywiście to jest taka posypka. Posypka na cieście też jest bardzo ważna. Ostatnio jadłem bardzo dobrą babkę z posypką, więc teraz jak będzie też idealnie posypka, do tego też będzie super. Oto proszę bardzo, jest ciasto urodzinowe praktycznie gotowe. Brakuje tu jeszcze tylko świeczek. Oczywiście z czego można zrobić świeczki? No może z drewna. Albo drewno brzmi ok, ale drewno będziecie, chociaż drewno będzie można podpalić, bo ustalmy ile będziemy urodzić. Ile bezimienny nie było? Rok. Czyli można postawić jedną świeczkę. Jakie nawiązanie, bardzo dobrze. Oto będzie pierwsza rocznica, kiedy wróciłem na jano. Proszę bardzo, świeczka się pali. Pyk. Świeczkę można oczywiście bardziej tu udoskonalić, wbijając coś takiego, że bo świeczki wiadomo mają coś takiego główno wbite ten w środek. Czy to jest odpowiednie? Myślę, że tak. Może tu jeszcze tylko dorobić tylko coś takiego, żeby to było bardziej naturalne. Tutaj może ściekło parę lukru. Tutaj też niech ścieka gdzieś luker. Tak, to wiadomo, żeby to musi ściekać luker, bo no ciasto jest bardzo dobrze wyluszone, to znaczy, że jest bardzo dobre. A tu wyszło, że piekarzowi może trochę ściekło lukru, więc proszę bardzo, raz, dwa, trzy, ciasto urodzinowe, gotowe! Ostatni czas, dziękuję bardzo, ostatnie ocenianie i kończymy odcinek. Zobaczmy, co to teraz oferują dla nas ludzie. To jest jakieś, no, ciastko? Może ktoś tu postawił ciastko? Ale może ciastko z kłamstwem? Na to by w halakie, tak? Dziwnie zgadza, ale może... pixel arty w tym Bully Battle jest, no spoko. Nie ma problemu, trochę za duże, ale już się objadłem dzisiaj słodkiego wystarczająco, może dodać. O, proszę bardzo, to jest moje ciastko urodzinowe z jedną świeczką, która preferuje, że po roku bez czynności wracamy na ten pierdolony kanał. Oczywiście nie sądzę tak, ale ciastko jak ciastko. Prawda, kolejny pixel art. Pixel arty są spoko, ale nie tym razem. Najmy okej, okay. Oczekujemy coś bardziej wartościowego, bo pixel arta muszę zrobić tak po prostu. A ten mojego ciastka można było trochę się wymęczyć. O, proszę bardzo, jest to tak piękny tort weselny. Brakuje tylko to jakieś pary na zewnątrz, ale tu widać, że bardzo postarane. Wisienki naprawdę spoko wyglądają, no i te ciasto jest spoko, opierdoliłbym. Tutaj widzę, że jest jakieś dobre ciastko, no jest nawet z kawałkiem odkrojonym. Tutaj nawet epic, bo to wygląda bardzo ciekawie. Ten jest szczególnie odkrojony kawałek, na który nie wpadłem, ale jest bardzo pyszny, bym ojebał.
O, to jest typowe minecraftowe ciasto, które jest na wzór kolejny postawione, jeszcze na jeden talerzyku, też na wzór. Jest bardzo fajne, polecam. Jest bardzo serdecznie, bardzo kit tutaj wszystko jest. Mam nadzieję, że moja twarz jest odpowiednio doświetlona, bo robię to z lampki, którą oczywiście świeci mi na ryj, bo światło słoneczne z tyłu na mnie nie świeci i odciemnia mi cały winerunek, dlatego wieczorne odcinki będą lepsze. Tutaj mamy kolejne jakieś zajebiste ciastko. Co to jest za ciastko? Nie mam pojęcia, wygląda jak beza. Tutaj jest jakieś wódeczka czy coś, bardzo chętnie, oczywiście. Wódeczki nie odmówię. No i super, oczywiście, teraz jest, oczywiście za dużo mówię, oczywiście, oczywiście. Tu jest jakoś, ktoś ma trzylecie kanału, oczywiście, po całym trzy świeczki, może nie zapalone, ale jakoś prowizorycznie się palą. Tak, no idealnie, kolejne ciastko Minecraftowe stworzone, pięknie tu jest wystąpione na dole, zrobione drewniana podłoga, ale oczywiście damy okej, albo nawet plus, żeby było lepiej. Tak, żeby idealnie zostało chyba to jeszcze z dwóch do ocenienia. O, te ciasto mi się bardzo podoba, jest bardzo ciekawe. Ten luker wygląda bardzo, bardzo dobrze. Albo to jest bardzo posypka, która jest, też jest bardzo dobra. Więc mam nadzieję, że to pierdolenie was nie wkurza, bo trochę nie zostało prawdę. I wygrałem, dziękuję bardzo. Idealnie na koniec odcinka, bardzo dobrze. O, to jest bezimienny, to jest zwycięstwo. I dziękuję bardzo, mam nadzieję, że wszystkim podobało. No i co tam, może zaraz coś nagram, może nie. Zobaczymy później.